dziś kolejny szybki wypad po pracy. Jest godzina 16. Zobaczymy, czy znów będzie tyle szczęścia co ostatnio. No i klasycznie podcinki, kałkonki były wczoraj bardzo fajne, tylko zaczęły brać, jak już się trzeba było zwijać. Gdzie ja mam telefon, żeby coś tutaj wam nagrać? Tutaj bardzo fajnie widać, tu jest jakieś zagłębienie lekkie, 6 metrów, a jestem przy samych trzcinach. Więc jest jakiś taki fajny dołeczek, 6 metrów. Takie śruby na pewno leżą na dnie. Tu jest zaraz wypłycenie, tu już widać trzciny, więc to jest no bardzo blisko, tak? To już wypłycenie na 4 metry. Dołek już przed chwilą minąłem. No i będę próbował dzisiaj, podpłynąłem kawałek dalej. I będę z tej strony, tamtą stronę płynął i do portu za... No, godzina z groszami tak naprawdę. No i to jest mój najkrótszy chyba w życiu wypad na Zalew Zegrzyński na ryby. I zaraz się okaże, czy coś tam się uda. Kolejny raz blaszka obrotowa. No, pogoda po prostu niesamowita, jak na koniec października. Jest chyba kilkanaście stopni na plusie. Słońce, tak zwana lampa. No jeśli chodzi o echo sondę, no jest włączona, ale to bardziej... Ta echo sonda jest włączona tak naprawdę tylko po to, żebym widział, gdzie są te grąże lowiska. Bo niestety liście już obumarły i niedobrze je widać. Więc tak naprawdę tylko po to, żeby ominąć jakieś mielizny i przyładować coś silnikiem. A tak, no to co, rzucam po prostu przy trzcinach. I tak tej ryby nie zobaczę, kiedy ona będzie siedziała tam w tych trzcinkach na echosondzie. Było widać jakieś rybki po drodze. O, tutaj drobniczka się spławiła tuż przede mną. Takie rzeczy są tutaj istotne, jeśli chodzi o tego typu łowienie, przy trzcinach. Tutaj nie ma, że boli, to po prostu trzeba obłowić. Jak się nie obłowi, to człowiek nie wie, czy coś tu będzie, czy nie będzie. Bardziej trzeba obserwować właśnie jakąś drobniczkę, czy gdzieś coś atakuje, a nie to, co jest na echosondzie. Oczywiście jakąś rybę można zauważyć gdzieś po boku, ale nawet nie podnosiłem kawałek silnika, żeby dobrze było widać. To mnie nie interesuje. Jeszcze jakbym dźwięki wyłączył w telefonie, to by było najlepiej. O, tutaj się coś rzuciło. Tu jest drobniczki trochę. No i jest okonek. Na 90% ładnie tłucze. Jest fajny okoń. Siedzą przy samych trzcinach. Przypominam, że mamy końcówkę października. To jest dzisiaj, nie wiem, 27, 8. Nie wiem, przed chwilą wypełniałem rejestr połowów, ale zapomniałem. No, końcówka tuż przed listopadem. Daję blaszce trochę opaść. Tu są jakieś zaczepy, jakieś muszelki, tego typu rzeczy, ale później prowadzę w miarę jednostajnie, czasami trochę zwalniam, przyspieszam, żeby gdzieś tam w okolicy dna, a nie za bardzo wysoko, ta blaszka sobie szła. No a ze względu na to, że to już kilka razy zdarzyło mi się tak, że przy samej łódce wyskakiwał szczupak, to staram się trochę podnieść. A tu zaraz może pokażę. No, drobniczka teraz tam po lewej stronie. O, w ten sposób staram się podnieść szytówkę, żeby nie przyładował mi bardzo blisko, bo wtedy, czy nawet podkręcając coś, łapiąc za kołowrotek, można wciągnąć przypon przez ostatnią przelotkę. I... No to może się źle skończyć, tym bardziej, że to jest trochę większy krętlik. Myślę, że przelotka by wpadła do środka. I jest to konek. Ojejku. No i to jest właśnie przykład, że to jest za duża przynęta.
Blacha piątka. To jest, kurczę, prawie pół tego okonia. A normalnie wyczuwalne branie. Im dalej rzucisz, tym więcej ryb i większe. Trzeba pamiętać. A tak na serio, to mówiąc z dłuższcin, to jest chyba bardzo dobry temat. Wiadomo, że tu się gdzieś tam przejdzie trochę, nastuka, upuka, mogą gdzieś te rybki się wypłoszyć. Po jakimś czasie, wiadomo, się uspokoi. Nie wiem, na ile działa ten silnik elektryczny na ryby, czy ma to jakiś wpływ. On tam sobie tylko delikatnie pracuje, nie ma jakiegoś mocnego wiatru. I zaraz jeszcze spróbuję sobie tą dziurkę obłowić, taką, tam ile było, na 6 metrów. Ciekawe, tu jest w miarę równo, wszędzie po jakieś 3 metry, 3 z groszami, tak pi razy drzwi. I zejście, taki dołek, dziurka na 6 metrów. Ciekawe, czy to powstało podczas tutaj wykopywania zalewu Zegrzyńskiego. Nie wiem, czy ta część też chyba jakoś była obkopywana, czy tam poszerzana. Ale jest taka sobie dziura po prostu. Z tamtej strony wiatr, to i tak mi się będzie łódź ustawiała dziobem tamtą stronę, a przestawiam się tak naprawdę, nie wiem, 20, 30, 40, 50 metrów max. Po co tu krążyć, kombinować? Dobra, jestem prawie przy tej dziurce. Teraz silnik elektryczny w teorii. Aha, no to chyba nic nie nagrywałem. Właśnie na wstecznym płynąłem. Teraz silnik elektryczny się obrócił, powinien w ten sposób zatrzymać. Można rzucać dalej. Kotwica włączona. O, i tutaj jest taka dziura przy... Tu jest brzeg, tu jest taka dziura, stoję tutaj gdzieś niedaleko. Tu jeszcze jakieś może być wgłębienie. No, mapy nie aktualizowałem, a coś tam dorysowywałem, więc... Tak to trochę brzydko wygląda. Nie jestem pewien, czy ten dołek, kawałek tego dołka chyba było wcześniej, ale wiem, że go część dorysowałem. Któregoś razu muszę... A nie, przepraszam, wrzuciłem już mapki, więc powinny się zaktualizować, więc ja tylko na Echosondzie w telefonie już mam ten dołek. O, ale było fajne branie. Pewnie okoń. Tutaj powinien być ten dołek. Czy to jest jętka majowa? No oczywiście, przekonałem. Teraz tam się drobnica rzuca. Przed chwilą było jakieś trącenie w tą blachę. Więc i okonie siedzą, ale przed chwilą spojrzałem. Wczoraj było chyba 10 stopni temperatura wody. No taka przy powierzchni, tak? Dzisiaj już ma 11,3, 11,5 stopnia prawie. Jest niesamowite, się nagrzała jeszcze. Dzisiaj cały dzień słońce świeciło, a widok jest no przepiękny. Tak jak widać, co jakiś czas o coś tam zaczepiam, coś co wystaje z dna, więc bardzo blisko dna prowadzę. Ale trochę bliżej trzcinek podpłynę. No i drobniczka przestała się tam spławiać. Teraz nigdzie jej nie widać. Tutaj jest drobniczka w tym zakamarku, tutaj takim małym. Nie wiem, co stanęło, jakby było branie. Ale w coś się chyba wbiłem. O, ale wielka małża. Ale taka małża, znaczy tak naprawdę sama jej skorupa, oznacza, że jestem w dobrym miejscu. No i takie jest moje zdanie. No ale to jest tylko takie moje zdanie, ja się nie znam, ja tu tylko łowię. Teraz trochę wyżej poprowadzę, bo jakieś tam rzeczy są na dnie, czy jakieś roślinki. Już miałem, o, i tu coś zielonego i jakiś patyczek. Więc spróbuję trochę wyżej, żeby o to nie zaczepiać. I trochę na wodę. Tutaj gdzieś przede mną jest chyba ten dołek. Bajunia. Teraz sobie zerknę kawałek na ten dołek.
żeby tam do niego... O, jakie ryby się pokazały. Tutaj. Tutaj jakieś rybki się pokazały. O, jest od razu zejście. Tutaj prawdopodobnie coś może być przyklejone do dna. 3, 8, 4 i 4. Przy samym kancie łowiłem i ten kant schodzi do samego... Nie, ten kant. Ta dziura jest gdzieś tam pode mną. Pode mną jest teraz 6 metrów. Prawie do samych trzcin. Tam gdzie stałem, od razu jak tylko ruszyłem, to od razu zaczęła zwiększać się głębokość. I coś tu na dnie drobnego jest. Dobra, stanę na chwilę na 6,5 metrach. Spróbuję blaszką. Tam się pysnęła rybka. Drobnica w takich właśnie dziurkach, to są chyba przez łódki takie zrobione. Tutaj sobie ktoś parkuje łodzią w lato i wędkuje. No, blacha też się połączy czasami. To bardziej jak już przepon wygląda tak. No i dzisiaj szczupaczki nie biorą tak chętnie. Jeszcze na razie żadnego nie złowiłem, a zostało pół godzinki. I kolejne przepłynięcie kawałek dalej. I siedzi rybka. Siedzi rybka. Co to będzie? Szczupaczek. No, wytknij się jeszcze, to już będzie super. Ładnie się wpiął, tylko tutaj krawędź. O taki. No, śmiało. Boże, skurczy byk. Ale było branie. A czemu się nie wpiął? A to jest chyba w ogóle miejsce, gdzie na zawodach złowiłem też szczupaka. Jeśli dobrze pamiętam. Tak, to ten sam pomost. No i tam skąd odpływam, o tutaj dokładnie. Przed chwilą też był jakiś atak drapieżnika. I drobne rybki jakieś tam było widać. No przepięknie to wygląda. Przepięknie. O, i tu jeszcze rybka się rzuciła. Genialnie. Polecam każdemu po pracy. Godzinka, dwie na rybkach. I od razu jest lepiej. Wraca moc. No, zaczep. O, dziwnie zeskoczyło. Albo kotwica się łamała. Co się wydarzyło? Nie, kotwica cała, wszystko jest ok. Z czegoś zeskoczyło. Tu widzę przed sobą spawiające się drobne rybki. I te rybki są trochę od brzegu, więc spróbuję, może coś od głębszej wody będzie coś próbowało je przeatakować, ale ten widok niesamowity, po prostu niesamowity widok. I co, można się bawić bez alkoholu? Można. Można, można. I tu jest jeszcze jakieś stado drobnych rybek na otwartej wodzie. Jak
zaczęło się robić takie różowe niebo. Widać teraz więcej takich drobnych rybek przy powierzchni oczkujących. Nie gadam za głośno, bo akurat tutaj pan sobie łowi. Nie chcę przeszkadzać. No i dobra, ostatni rzut. Niestety to trochę na wodę. No dobra, to jest ostatni rzut. Dosłownie tu przede mną jest stado mikrorybek. Wyłączam, chowam.